Młodzi ludzie w chwili obecnej masowo odpływają do sektora prywatnego, dlatego że tam się po prostu lepiej zarabia. Nie oszukujmy się, ludzie chodzą do pracy, żeby za coś żyć. No dobrze, to zapytam wprost. Jak zarabia się w sektorze publicznym służby zdrowia? Bo to jest zawsze przy okazji protestów kluczowa kwestia. Pani, lekarka rezydentka. Sierpień 2021. Jeżeli może pani powiedzieć, jakie to były zarobki i przede wszystkim, bo to jest też kluczowa rzecz, za jaką liczbę godzin w miesiącu? Ja jako rezydent pracuję w podstawowym wymiarze czasu pracy medyka, w związku z czym pracuję etat, który w medycynie wynosi 37,5 godziny tygodniowo plus 10 godzin i 5 minut dyżuru. Moja pensja jest jawna, ustalona ustawowo, jest to 5478 zł w chwili obecnej. Brutto czy netto? Brutto. I to jest moja podstawowa pensja, do której niejako naliczane są nadgodziny, czyli moje dyżury. Też dodatkowo płatne. Tak, dyżury są dodatkowo płatne. Jako rezydent w pierwszych etapach swojego szkolenia nie jestem wynagradzana za godziny nocne, ponieważ nie mogę w trakcie tych godzin nocnych świadczyć pracy. Jestem dwa razy w tygodniu na dyżurze towarzyszącym i to jest moja forma wykonywania pracy. Jeśli chodzi o tą pensję, to ja nie uważam, żeby ona była niska. Przypomnijmy, że w momencie, kiedy rezydenci zaczynali głodować, pensja rezydenta wynosiła, zdaje się, 2200 zł. Ona pikowała w kierunku minimalnej pensji w gospodarce, w związku z czym to nie jest tak, że rezydenci żądają w chwili obecnej poprawy warunków dla siebie, bo zarabiają mało. Nie uważam, żebym zarabiała mało, ale nie uważam też, żebym zarabiała adekwatnie. A jaka byłaby adekwatna pensja dla lekarza właśnie w pani przypadku? Jak pani uważa? Znaczy, ja uważam, że po 6 latach studiów, po obowiązkowym 13-miesięcznym stażu, na którym notabene musiałam dostać podwyżkę, bo moja pensja była niższa od minimalnej krajowej. I jako lekarz stażysta po 6 latach zarabiałam 2600 miesięcznie. Potem łaskawie dostaliśmy 2700, bo głupio to jednak wyglądało, że zarabiliśmy minimalną. Ja uważam, że lekarz, który zostaje na nocnym 24-godzinnym dyżurze, mając pod sobą 300-350 pacjentów, jak ma to miejsce niejednokrotnie właśnie w szpitalach psychiatrycznych, to nie jest osoba, która powinna dostawać 35 zł za godzinę. A ile powinna dostawać? No, zna pani realia rynkowe też. Znam realia rynkowe i mogę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o dokładnie te same świadczenia na kontrakcie, również dla lekarza rezydenta w placówce innej niż ta, w której jest zatrudniony w ramach szkolenia, to wynosi zazwyczaj około 100 zł za godzinę. My nie chcemy brnąć w te stawki, które są w chwili obecnej na rynku, a jak pan zauważył, domagamy się w przypadku rezydentów zwiększenia tego uposażenia mniej więcej dwa razy, ale wynika to tylko i wyłącznie z tego, że to jest praca, która jest naprawdę obciążająca. Nam nie chodzi o to, żeby... Czyli doprecyzujmy, w przypadku rezydenta, na pani przykładzie, to byłoby około 11 tysięcy złotych wtedy. Tak, przy czym jest to cały czas kwota brutto.